Cześć kochani, z tej strony Lukas Adelon i dzisiaj charakteryzacja na profesor McGonagall z Harry'ego Pottera. Charakteryzacja bez doklejanych elementów wykonana tak zwaną techniką postarzania teatralnego. Na początek zakrywam brwi swoim ulubionym sposobem, czyli na klej Prozite. Gdy klej zrobi się przezroczysty, włoski dociskam szpatułką do skóry. Pudrem transparentnym nanoszonym opuszkiem palca zabezpieczam całość. Nie żałujemy tutaj pudru, tak by palec nie przykleił się do brwi. Nadmiar omiatam czystym pędzlem. Całą twarz pokrywam mocno kryjącym podkładem w styku z kreolanu. By dobrze go rozprowadzić po całej twarzy, używam suchej gąbki. Brązową farbą tłustą z kreolanu z krążka Old Age zaczynam konturowanie. Robiąc cosplay powinniśmy zastanowić się, czy zależy nam na charakterystycznych cechach postaci, czy chcemy też upodobnić się do aktorki czy aktora, który daną postać grał. Oczywiście spoglądałem na zdjęcia Maggie Smith, gdy grała Minerwę, ale też dopasowywałem elementy do swojej twarzy. Dlatego pamiętajcie, cosplay może robić każdy, ponieważ to zabawa stylizacją i postacią, a nie wcielanie się w aktora, który daną rolę odegrał. Z tego samego krążka wybieram róż z domieszką białej farby i buduję światłocień. W ten sposób zmarszczki nabierają trójwymiarowości. Przed przystąpieniem do malowania bardziej precyzyjnych zmarszczek, całą twarz pudruję pudrem transparentnym. Kolejne elementy wykonam bronzerem, ale można użyć również brązowego cienia do oczu. Trzeba tylko pamiętać, że zawsze muszą być matowe. Przy postarzaniu mimika może nam czasami pomóc, tak jak w przypadku kurzych łapek. Nanoszę bronzer na większą część przy kąciku zewnętrznym oka, a następnie korektorem z krążka z kreolanu naniesionym na opuszek palca dotykam skórę tylko po wierzchu. Czasami efekt może wyjść, jakby coś przed nami wybuchło i nas okopciło, ale zawsze linię można dopracować mniejszym pędzelkiem. Na powieki i powieki dolne warto nałożyć jasnego różu, a także w miejscach, gdzie konturowanie jest najmocniejsze, by zmiękczyć linię. Na usta nałożyłem różową pomadkę i różowy cień. Na tej samej zasadzie co kurze łapki nakładam farbkę na usta ułożone w dziubek. I jeszcze odrobina pudru. Dla efektu większych oczu maluję linię wodną na kremowy kolor. Rzęsy delikatnie maluję tuszem, natomiast dolne tylko u nasady. Gąbką z dużymi oczkami nanoszę brązer, by dodać plamki na skórze. Kupiłem kapelusz czarownicy, do którego dodaję bażancie pióra. Z okularów wyjąłem ciemne szkła, ponieważ oprawki
odpowiadały mi najbardziej ze wszystkich, które miałem. Różdżkę McGonagall przywiozłem już jakiś czas temu z Londynu. Jest to oficjalna replika z Noble Collection. Broszkę zrobiłem z dwóch większych elementów starej biżuterii, dodając jeszcze kilka zielonych kamieni. Natomiast kostium to peleryna, którą uszyłem na Halloween i zwykły czarny golf. Jakiś czas temu dostałem od Jagi mówiącą tiarę przydziału, więc też doczekała się swojego debiutu. Myślę, że jest to ciekawy pomysł na prezent dla fanów Pottera. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał i do zobaczenia.